Moi drodzy, ja się cieszę, że po raz czwarty mogliśmy zaprosić tutaj Was, kochane dzieci, droga młodzieży, szanowni rodzice, do naszego pięknego Krzeszowa. Bo Krzeszów, pytają mnie, dlaczego tutaj ksiądz organizuje właśnie taki festiwal. Dlatego inspicjenci, opiekunowie grupy, zaprowadzą Was po ukończeniu Waszego występu do cudownego kościoła świętego Józefa. I tam zobaczycie piękne freski Michała Wilmana, Rembrandta Północy. I moi drodzy, grzech byłoby, żeby w Krzeszowie nie było takiego festiwalu jasełkowego i kolędniczego. Bardzo się cieszę Waszą obecnością i wierzę, że dzisiejszy dzień będzie szczególnym dniem wychwalania Pana Boga w Jego tajemnicy Bożego Narodzenia. Dlatego hasło tego roku to Pan mój i Bóg mój. Bo to wszystko, co robimy, to dla Pana Boga. I bardzo się cieszę z obecności tutaj wszystkich moich współpracowników, którzy po raz czwarty pomagają w tej wielkiej imprezie. I Bogu niech będą wdzięki za gminę Kamienna Góra i za obecnego tutaj również wśród nas Pana Wójta. Ja bardzo się cieszę z tego, że staje się to tradycją, że odwiedzacie Krzeszów, że odwiedzacie gminę Kamienną Górę. I sama Wasza obecność jest już, to się nazywa festiwal, jest ileś grup i jasełkowych, i kolędniczych. Na pewno jeżeli ocenia te wszystkie tutaj Wasze opisy, możliwości, ale ja powiem tak, Wy wszyscy jesteście wygrani, dlatego że tu jesteście. Ja się cieszę, że jesteście w Krzeszowie. Dziękuję księdzu prałatowi za tą inicjatywę i obiekt, w którym się znajdujemy, ma służyć między innymi właśnie tego typu spotkaniu. Życzę wszystkim miłego pobytu, brawa i masę oklasków. Później rozumiem, że będzie możliwość jeszcze zwiedzenia i bazyliki, tych wszystkich rzeczy, które tam ostatnio się dzieją. Gratuluję, gratuluję wszystkim, gratuluję księdzu, księży. Dziękuję serdecznie. Wielkie brawa dla Pana Wójta. Panie Wójcie, dzisiaj do Krzeszowa zgłosiła się rekordowa liczba uczestników. 8 zespołów jasełkowych i 15 zespołów kolędniczych. Trochę współczuję komisji jury, bo my możemy wyjść, oni muszą tu siedzieć do końca.
raz czwarty diecezjalny wielki festiwal kolędniczy jasełkowy i w tym roku, o dziwo, nie wiem jak to wypadnie, jak długo, ale 23 zespoły zgłosiły się do nas i trudno było komukolwiek odmówić. Ale to znaczy, że Krzeszów przyciąga tutaj chętnych i mamy pomysły na przyszły rok, ale jeszcze nie zdradzamy. Chcemy w przyszłym roku jeszcze powiększyć ten festiwal i żeby on był nagłośniony jeszcze bardziej. Proszę księdza, celem to na pewno jest, abyśmy żyli jeszcze tymi świętami, tymi jasełkami kolędniczymi. Tak, to jest to cel, żyć Bożym Narodzeniem, ale przede wszystkim propagować kulturę naszą, kulturę polską, a żebyśmy no, z tych zwyczajów nie odeszli, bo śpiewanie kolęd, jasełkowanie, no to jest od zarania chrześcijaństwa i chcemy to coraz bardziej rozwiązywać ku temu, ażeby no, nasza młodzież, nasza dziatwa żyła tymi polskimi tradycjami. Ksiądz Józef Czekański mówi tak, jak ktoś śpiewa, to tak by się dwa razy modlił. Oczywiście, to jest powiedzenie świętego Augustyna i wielkich świętych i coś w tym jest. Ja wierzę, że ten dzisiejszy dzień to będzie wielkie uwielbienie Pana Boga i radość dla ludzi, którzy tutaj przyjechali i którzy przybędą z Krzeszowa i z okolicy. Dziękuję, Szczęść Boże, pozdrawiam całą piękną Lubawkę i okolice i całą telewizję kablową. Święty Franciszek z Asyżu. Ojcowi i bratom zaczęły gromadzić pięknie kupy ludzi. Jasełka zaczęły wystawiać w większych domach, placach i miały wyoceniać dzisiejsze prezentacje.